Piątek, 31 marca, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Kamil Kalinka został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega. Zdecydowało o tym tajne głosowanie. Zmiany w Tarnobrzeskiej Radzie Miasta zapoczątkował złożony do Biura Rady Miasta wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Kamila Kalinki, będącego jednocześnie szefem lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, pod którym podpisało się 7 radnych: Dariusz Kołek, Stanisław Uziel, Leszek Ogorzałek, Marian Kołodziej, Sławomir Partyka, Waldemar Stępak oraz Mariusz Myszkowski. W piśmie wnioskodawcy zarzucali przewodniczącemu m.in. stronniczość, brak zrozumienia i tolerancji dla radnych mających odmienne zdanie. Wskazywali także na to, że reprezentuje on jedynie interesy własnego ugrupowania. Cały czas byliśmy torpedowani, atakowani tylko za to, że mamy troszkę odmienny pogląd. W pewnych sytuacjach trzeba uszanować odmienne poglądy. Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego była pierwszą, nad którą debatowali radni podczas ostatniej sesji. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Jedni krytykowali, inni bronili. Tak poważnie, to szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy radnym, którzy złożyli wniosek o odwołanie przewodniczącego z funkcji, rzeczywiście chodzi o Tarnobrzeg, rzeczywiście chodzi o mieszkańców. Czy to odwołanie pozytywnie wpłynie na pracę naszej Rady i wniesie coś konstruktywnego w życie mieszkańców Tarnobrzega. Nie można zaprzeczyć, że pan Kamil Kalinka jest osobą pracowitą, kulturalną, energiczną, odpowiedzialną, prawdomówną i bardzo oddaną sprawom naszego miasta. Jest znany i ceniony w kręgach polityków na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Bardzo mnie zmartwiło po raz pierwszy w listopadzie, kiedy pan oznajmił, powiedział: kończę współpracę z panem prezydentem. Martwi mnie to, że jeżeli się ojciec i matka kłócą, to dzieci cierpią. Jak ma wyglądać rozwój Tarnobrzega, kiedy pan nie idzie razem wspólnie z panem prezydentem? To mnie raz zabolało. Ale pan to powtórzył w styczniu. Jak wiecie państwo, współpraca się skończyła. To mnie zabolało po raz drugi i zmartwiło, bo tu chodzi o ten Tarnobrzeg. Musicie razem współpracować. Przewodniczący, prezydent powinien razem iść, wspólnie walczyć o Tarnobrzeg, o miejsca pracy, o dobre, o byt w Tarnobrzegu, lepszy byt, o starszych i tak dalej. Dzisiaj mówienie o panu Kamilu Kalince, który rzeczywiście sesję prowadzi w sposób zorganizowany, przygotowany. Uchwały są przygotowane. Wszyscy wiedzą, jak należy głos zabierać. Sesje trwają tyle, ile powinny trwać, czyli stosunkowo krótko. Jest dyskusja merytoryczna i to jest zasługa pana przewodniczącego. Ze strony opozycji kierowane są pod adresem pana Kamila Kalinki oskarżenia, że jako szef struktur PiS-u, ale poprzedni przewodniczący był również szefem struktur Platformy Obywatelskiej. I też myśmy to odczuwali, bo musieliśmy to odczuwać. Taka jest rola. Ci, którzy mają większość, a jeszcze jeżeli są z tej opcji, która wówczas rządzi w kraju, korzystają z tego i to nie jest nic dziwnego. Jeżeli chodzi o stronniczość, rzeczywiście nie podobało mi się i wtedy też próbowałem zająć swoje stanowisko, apel Gazety Polskiej. Nie pamiętam tematyki, ale to było niesmaczne, żeby narzucać apel jednego stronnictwa, jednego ugrupowania, jakiejś grupy politycznej, grupy osób jednych poglądów całej Radzie Miasta. I na koniec pamiętam naszą rozmowę odnośnie do kapituły przywołania pana właśnie z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości i tam pan bardzo nieelegancko odniósł się do innych posłów niż posłowie PiS, mówiąc, że to oni mają bardzo wulgarny język. Dzisiaj część kolegów radnych, których wielu znam od wielu, wielu lat, z którymi pracowaliśmy, uznała, że nie warto zajmować się sprawami mieszkańców, nie warto troszczyć się o rozwój miasta, natomiast
warto rozpocząć kampanię wyborczą do samorządu 2018, że dzisiejszy dzień jest dobrym dniem na inaugurację tej kampanii. To są gierki polityczne, jałowe gierki polityczne. Jeszcze raz apeluję, naprawdę, w trosce o dobre imię samorządu, w trosce o dobre imię Rady, zastanówcie się nad swoim wnioskiem, nad sposobem głosowania. Mimo burzliwej dyskusji przewodniczącemu Kamilowi Kalince nie udało się obronić stanowiska. W tajnym głosowaniu za jego odwołaniem opowiedziało się 12 radnych. 9 było przeciw. Wynik tego głosowania przyjmuję. Rozumiem, że jest nowa większość w Radzie Miasta, o czym wspominałem. Zarówno jeżeli chodzi o traktowanie radnych, to w mojej ocenie, aczkolwiek każdy może mieć swoją ocenę, nie było takich sytuacji, żebym traktował radnych wybiórczo, radnych gorzej, niektórych lepiej. Ale tak jak mówię, pozostawiam to mieszkańcom, zostawiłem Radzie do decydowania. Jak wspomniałem na sesji, funkcja przewodniczącego Rady Miasta to nie tylko i wyłącznie prowadzenie sesji, ale również działalność poza sesjami. Ja bardzo chętnie uczestniczyłem w pracach praktycznie wszystkich komisji Rady Miasta. Bardzo chętnie również, kiedy radni mieli jakieś pytania, chcieli się ze mną spotkać, poruszać jakieś tematy, nigdy takiej chęci współpracy czy rozmowy, można powiedzieć, nie zlekceważyłem. Tak samo również jako przewodniczący Rady Miasta miałem obowiązki, jeżeli chodzi o reprezentowanie Rady, ale nie tylko. Po prostu jako radny najliczniejszego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zawsze uważałem, że trzeba coś więcej robić dla naszego miasta i to działania za każdym razem wykazywałem. Może dlatego, że niekomuś się to nie spodobało. Moja aktywność, może powiedzieć nadaktywność, jak niektórzy to komentują, się komuś nie spodobała i może niestety doszło do tego dzisiaj. Ja, tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru ocierać łez. Będę robił to, co do tej pory robiłem jako radny. Wynik głosowania z zadowoleniem przyjął radny Kołek, który podpisał się pod wnioskiem o odwołanie. No, jestem zadowolony w takim sensie, że po prostu chcieliśmy tej zmiany i ta zmiana się dokona. I to, co zaapelowałem z mównicy, że moim marzeniem byłoby, żeby była osoba apolityczna przewodniczącym, może w końcu frakcja Platforma PiS wytworzyłby się taki porządek w Radzie Miasta, że ten przewodniczący potrafiłby zjednać obie, troszeczkę bym powiedział, zwaśnione strony. Zależy mi na tym, żebyśmy pracowali dla miasta, żebyśmy uchwalali uchwały, które będą korzystne dla rozwoju Tarnobrzega, żebyśmy przestali mówić politycznie. Kto przejmie funkcję przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega i zastąpi Kamila Kalinkę? Radni zdecydują o tym podczas nadzwyczajnej sesji. Tarnobrzeskie szkoły zawodowe bliżej lokalnego rynku pracy. Na taki temat rozmawiali dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, władze miasta i przedsiębiorcy podczas konferencji. Została ona zorganizowana w ramach realizowanego przez gminę Tarnobrzeg projektu Synergia od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia. O szkołach zawodowych, tych, którzy się w nich kształcą i zwiększeniu ich szans na rynku pracy, rozmawiano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Konferencja służy przede wszystkim spotkaniu się przedsiębiorców z realizatorami projektu, czyli z dyrektorami szkół, koordynatorami, władzami miasta też przy okazji. Głównie chodzi o to, żeby wymienić doświadczenia, które zostały zdobyte do tej pory i nakreślić kształt dalszej współpracy na przyszłość. Dlatego, że celem tego projektu przede wszystkim jest zwiększenie jakości kształcenia po to, aby absolwenci naszych szkół mogli znaleźć zatrudnienie. A to w dzisiejszych czasach nieodłącznie wiąże się nie tylko z teorią, ale przede wszystkim z praktyką. Projekt Synergia rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Zostało nim objętych 765 uczniów szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3 Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Praktycznego, a także 63 nauczycieli zawodu. Dla potrzeb nauczycieli mamy kilka zadań, czyli są to kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach nauczanego przedmiotu lub przedmiotów, który będzie niebawem wprowadzony do nauczania. Są to studia podyplomowe i są to staże w nowoczesnych zakładach pracy po to, aby przybliżyć nowe technologie do programu szkolnego, czyli uczyć uczniów w zakresie takich technologii, jakie są stosowane na rynku pracy. W ramach wsparcia dla uczniów przewidzieliśmy staże dla wszystkich 765 uczniów, staże zawodowe. Staże i praktyki zawodowe realizowane będą w wymiarze 150 godzin w przedsiębiorstwach, szczególnie z naszego regionu, czyli w otoczeniu naszym społeczno-gospodarczym. Ponadto przewidzieliśmy różnego rodzaju kursy. Uczniowie mają do dyspozycji 51 rodzajów kursów.
Konferencja była okazją do zaprezentowania dotychczasowych wyników projektu, bowiem część uczniów już skorzystała z darmowych kursów zawodowych. Uczniowie skorzystali już z takich kursów jak wózki widłowe, jak projektowanie przestrzenne, projektowanie kosztorysowe, czyli podstawowe takie materiały i projekty jak Norma Pro i AutoCAD. Także korzyści myślę, że będą w przyszłości wymierne z tego. Tak jak oceniałem pozytywnie poprzedni projekt, który Podkarpacie stawia na zawodowców, tak samo i ten projekt oceniam pozytywnie. Jestem bardzo zadowolony, że są osoby, które się zajmują, które chcą, żeby takie projekty w mieście powstawały. I dzięki temu możemy być dofinansowani, możemy doposażać pracownie, możemy dokwalifikowywać kadrę pedagogiczną. Jak również młodzież może korzystać właśnie z tych dodatkowych, uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje. Jak każda inna szkoła, mamy kursy kwalifikacyjne z wózków widłowych, w których brała udział nasza szkoła. Mamy kurs również z kas fiskalnych, gdzie jest dużo chętnych i również te kursy już się odbyły. Młodzież z zespołu szkół numer 1 uczestniczyła już m.in. w kursach gastronomicznych, takich jak dekoracje z karmelu, kuchnia molekularna, w kursach kosmetycznych i programowania. Sporo zyskały również pracownie szkolne. W ramach tego projektu doposażona już została pracownia fryzjerska, w sprzęt, narzędzia takie typowo fryzjerskie, w komputery, a również w program do wizualizacji wizerunku. Doposażona będzie również pracownia informatyczna i pracownia gastronomiczna. Uczniowie ogólnie bardzo cieszą się, że takie kursy odbywają się w naszej szkole. Ogólnie podnoszą swoje kwalifikacje, uzyskują cenne certyfikaty, co na pewno pomoże im w zdobyciu pracy na obecnym rynku pracy, który jest na pewno niezmiernie wymagający. Warto dodać, że w projekt poza uczniami i nauczycielami zaangażowali się też przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję za ten aktywny udział i prosimy o jeszcze, bo mamy ponad 50 przedsiębiorców, którzy biorą udział w programie, ale po to, żeby młodzież mogła kształcić się jeszcze w innych kierunkach, czy nabierać jeszcze większego doświadczenia, potrzebujemy jeszcze więcej przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy nie tylko są z Tarnobrzega, nie tylko z okolicznych gmin, ale też sięgamy szerzej, bo też są przedsiębiorcy, którzy mają firmy ogólnopolskie. Projekt Synergia od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia dofinansowywany jest z pieniędzy unijnych i będzie realizowany do października 2019 roku. O remontach, planowanych inwestycjach i problemach rozmawiano na największym tarnobrzeskim osiedlu Serbinowie. W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział prezydent miasta, miejscy urzędnicy, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, Rady Miasta i osiedla. Spotkanie, które zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 10, rozpoczęło się od przedstawienia tego, co do tej pory udało się zrobić na osiedlu. Bardzo dużo zostało zrealizowane w tym roku. Czekamy jeszcze na kolejne inwestycje. Wiemy, że się nie da tego zrobić naraz. Będzie w kwietniu objazd z panem prezydentem, z jego naczelnikami również. Będziemy wskazywać te najbardziej potrzebne sprawy. O tym, jakie są bolączki osiedla, najlepiej wiedzą ci, którzy tam mieszkają. Nie zabrakło więc sugestii i uwag dotyczących remontów. Chociażby do oddanego do użytku końcem ubiegłego roku chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego. Mamy 3 lata gwarancji. Przeszliśmy się ostatnio z panią inspektor, jak również z wykonawcą. Mają faktycznie poprawki. Proszę zauważyć, że inwestycja zakończona została w grudniu. Nawet nie mieli jak poprawić tej ziemi. Mają poprawić ziemię. Teraz pytajmy, te nasypy się zrobiły bardzo duże. Posprzątać to wszystko, pozostałości po kostce. Wzięliśmy jeszcze 2 uwagi przy odrądek, jak się idzie na ciągu pieszo-rowerowym, będą poprawiać 2 rzeczy, ponieważ tam bardzo, bardzo stromo jest z 2 stron. Więc niwelujemy ten taki uskok duży, żeby było wygodniej jeździć i zarówno rowerem, jak i iść, bo faktycznie tam jest ślisko. Mieszkańcy przypominali o dziurawych drogach, jak i altanach śmietnikowych, przy których panuje nieustanny bałagan. Pojawił się także temat naprawy parkingów przy przychodni numer 3, zlokalizowanej w obrębie ulicy Sienkiewicza. Tam jest już od kilku lat jest dosyć duży problem, tam jest to, powiedzmy, te dziury są łatwe.
zaplatane. Kłopot też polega na tym, że ani gmina samodzielnie, ani spółdzielnia samodzielnie nie mogły tego tematu rozwiązać ze względu na to, że po prostu w części jest to teren gminy, w części Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a więc jest to taki teren, gdzie moglibyśmy wspólnie wyłożyć razem pieniądze i razem tę inwestycję przeprowadzić. Nie zabrakło również pytań i sugestii dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Zgłaszane problemy dotyczyły m.in. ulicy Dąbrowskiej, oświetlenia przedszkola nr 12 czy przejścia dla pieszych przy ulicy Matejki. Ile dzieci chodzi do szkoły do dziesiątki? Zaczyna się ten sezon. Kiedyś po południu i samochodem szalał na tych przejściach. Bym taką miał propozycję do tego. Tak jak przy szkole dziesiątki te garby takie. Już by to wstrzymało to, te pędy. W zeszłym roku na jesieni motorami się gonili, aż policja interweniowała, tam ich, to były po prostu nocy. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Jak mówi Adam Rębisz, przewodniczący zarządu osiedla Serbinów, potrzeb jest wiele. Mieszkańcy zgłaszają takie inwestycje, na przykład jedną z takich rzeczy to na przykład plac zabaw jest koło Łamańca, który tutaj jeden był pokazany, że jest robiony, plac zabaw troszkę dalej jest niestety w takim troszkę gorszym stanie. Na przykład ulica Gwarków też jest bardzo ważną inwestycją, no ulica Kwiatkowskiego doprowadzająca do 3A też są bardzo ważnymi inwestycjami na chwilę obecną. Władze miasta obecnie inwestują w budynki użyteczności publicznej, a konkretnie w 2 przedszkola. Przedszkole nr 7, które oprócz głębokiej termomodernizacji będzie też głęboko przebudowywane, pojawi się dodatkowy plac zabaw, a więc chcemy, żeby to przedszkole było też przedszkolem integracyjnym. A więc pojawi nam się kolejny oddział. W tym momencie jest 4 oddziały, będzie 5 oddziałów i przedszkole nr 17, które znajduje się obok takiego tak zwanego popularnego Jędrusia, tam też przedszkole przeżyje głęboką termomodernizację, chodniki, drogi w ramach możliwości związane z budżetem. Takie spotkania też nam uzmysłowiają, jakie jeszcze ewentualnie inne potrzeby mieszkańców Tarnobrzega są. No też mieszkańcy, każdy z mieszkańców jest świadomy tego, że nie jesteśmy w ciągu 1-2 lat zrobić wszystkiego. Powoli robimy, żeby to osiedle wyglądało piękniej. Tutaj też podziękowania dla jednej, drugiej spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ też dużo inwestycji wspólnych w tamtym roku zrobiliśmy i też przymierzamy się do tego, żeby w tym roku też takie inwestycje wspólne między innymi na osiedlu Serbinów były. Siarkopol wraca do aktywnej działalności na rzecz mieszkańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Grupa kapitałowa Siarkopol Tarnobrzeg przekazała tarnobrzeskiemu szpitalowi darowiznę w wysokości 130 tysięcy złotych. W ostatnim roku w Siarkopolu zaszły pewne zmiany. Wstrzymano procedurę likwidacyjną, następnie w konsekwencji aktu komercjalizacji KZPS przekształcił się w grupę kapitałową i spółkę Skarbu Państwa, która jest aktywna nie tylko w środowisku biznesowym. Oprócz funkcji biznesowych chcemy też podejmować i rozumiemy, że jest to też częścią naszej aktywności, wsparcie dla instytucji samorządowych, społecznych. Takim właśnie działaniem ma być wsparcie dla szpitala. Okazja jest szczególna, dlatego że po pierwsze sytuacja Siarkopolu pozwala na takie działania, które będą wspierać działania społeczne także w służbie zdrowia. Po drugie, sytuacja jest szczególna ze względu na nowe inwestycje, nowe projekty realizowane w Szpitalu Tarnobrzeskim, szczególnie w zakresie onkologii. W związku z tym wspólnie tutaj podjęliśmy decyzję wspartą także poprzez załogę, poprzez wszystkich pracowników, których większość jest też mieszkańcami Tarnobrzega czy powiatu tarnobrzeskiego, o przekazaniu darowizny. Jak mówi Sławomir Litwin, prezes zakładów chemicznych Siarkopol, statystyki są nieubłagalne. Ludzie coraz częściej zmagają się z chorobami onkologicznymi. Jeśli chodzi o nasze oddziaływanie, nie jest to epizod. Od kilku lat wspieramy tutaj działalność tej jednostki tarnobrzeskiej poprzez stowarzyszenie i myślę, jeżeli nam warunki pozwolą, to będziemy dalej wspierać. Te środki na pewno trafią w dobre ręce. No, na pewno nie uratujemy służby zdrowia tym naszym aktem, ale na miarę naszych skromnych możliwości chcemy tutaj wspierać te przedsięwzięcia, które są i konieczne, i służą dobrze mieszkańcom. Przekazana przez darczyńców darowizna w wysokości 130 tysięcy złotych została przekazana Społecznemu Stowarzyszeniu na rzecz Wojewódzkiego Szpitala imienia Zofii Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, które funkcjonuje i wspiera działania lecznicy już od 11 lat.
Przez te 11 lat udało nam się dokonać szeregu właśnie akcji, zarówno jakichś takich społecznych, jak również poprzez działalność stowarzyszenia uzyskaliśmy też bardzo dużo pieniędzy na po prostu na realizację jakichś zadań też leczniczych i na zakup sprzętu medycznego. Przy tej okazji chciałam bardzo serdecznie podziękować, że mamy możliwość uzyskać nareszcie jakby strategicznie sponsora, ale też prosimy o możliwość wspomagania, jak ktoś odczuwa pozytywną, że tak powiem, naszą działalność, naszego szpitala jako jednostki medycznej, również o drobne wsparcie nawet w postaci przekazania 1% podatku. Przekazana darowizna zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do pracowni rezonansu magnetycznego. Pracowni oprócz samego aparatu są potrzebne urządzenia takie jak aparat do monitorowania funkcji życiowych, respirator, kardiomonitor, pulsoksymetr i z tej dotacji będziemy chcieli sfinansować część kosztów, bo te koszty zakupu są dużo większe, przekraczają kwotę łącznie ponad 300 tysięcy złotych, no ale będzie to znaczące uzupełnienie środków, które w tym momencie musimy przeznaczyć na zakup wyposażenia po to, żeby ta pracownia w pełni mogła realizować badania. Pracownia jest w końcowej fazie przygotowania, kończą się prace budowlane, jesteśmy na etapie już jej wyposażania, aparat jest w trakcie montażu, za kilka dni rozpoczną się już próby odbiorcze. Od czerwca planowane są przyjęcia pierwszych pacjentów. Urząd Miasta Tarnobrzega wydał Informator Seniora, wydawnictwo adresowane specjalnie do najstarszych mieszkańców Tarnobrzega. Pierwsi zainteresowani odebrali już mini książeczki. To kolejne przedsięwzięcie mające służyć seniorom, o realizację którego wystąpili członkowie Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega. Jeszcze raz dziękuję bardzo za tę pomoc, bo to jest zasługa Państwa. My tylko, że tak powiem, byliśmy tu tymi wykonawcami, a więc my tylko dzięki Państwu ten informator wydaliśmy. To jest pierwszy informator, też będziemy się uczyć, będziemy zbierać ewentualnie informacje, jakie jest zapotrzebowanie, jakie informacje ich oczekują seniorzy, żeby się ukazywało ewentualnie w kolejnych informatorach. Informator powinien ułatwić seniorom codzienne funkcjonowanie, pozwolić pełniej korzystać z ofert, jakie do starszego pokolenia kierują miejskie instytucje, działające w Tarnobrzegu kluby i stowarzyszenia. To kompendium wiedzy, które zbiera w jednym miejscu najważniejsze dane, adresy i telefony. Wszystkie informacje związane z naszymi miejskimi instytucjami, numery telefonów, bo to jest istotne, sprawy związane z klubami seniora, Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Są informacje związane też między innymi ze zdrowiem seniora, a więc krótka informacja o kopercie życia, co ważne, a więc numery telefonów do wszystkich szpitalnych poradni, numery telefonów do aptek, pomoc społeczna, a więc tam też są nieodpłatne porady prawne, też numery telefonów. I sprawy związane z miastem, takie ogólne, więc sprawy związane, informacje dotyczące tarnobrzeskich spółdzielni mieszkaniowych, parafii. No i też krótka informacja dotycząca tarnobrzeskiej karty seniora. Pierwsze wydawnictwo adresowane do najstarszych tarnobrzeżan cieszy członków Rady Seniorów, którzy już otrzymali informatory. Nie wszyscy się posługują internetem, ale telefonem to najczęściej. Każdy senior ma i to jest bardzo duże ułatwienie. Tym bardziej, że jeżeli nawet gdzie się ma zwrócić, to będzie mógł zadzwonić czy do wydziału, czy do innej instytucji, które obsługują w ogóle społeczeństwo, tym bardziej seniorów. To będzie bardzo dużym ułatwieniem. Tak przypuszczam, że tak jak koperta życia, tak i ten informator będzie z wielką życzliwością i wdzięcznością przyjęty przez naszych seniorów. Informator ma formę podręczną, a więc seniorzy będą mogli mieć go zawsze przy sobie. Pani w torebce, pan nawet w kieszeni czy w portfelu większym może ten informator ze sobą nosić, no tym bardziej mieć w domu. Wydawnictwo dla seniorów zostało wydrukowane nakładem 10 tysięcy sztuk i będzie dystrybuowane tam, gdzie najstarszych mieszkańców jest najwięcej, a więc między innymi w Urzędzie Miasta, Domu Pomocy Społecznej, wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w każdej przychodni. My postaramy się za pośrednictwem
członków Rady Seniorów, jak i innych organizacji pozarządowych, związków zawodowych emerytów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy kluby seniorów, rozpropagować te informatory, aby one dotarły do najszerszej, największej rzeszy seniorów naszego miasta. Informatory seniora są bezpłatne. W Tarnobrzegu znów pojawiły się próby oszustw telefonicznych. Oszuści tym razem naciągają osoby starsze na policjanta. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i ostrożność. Do tej pory oszuści działali przede wszystkim na wnuczka. W ostatnim czasie niepokojąco rośnie liczba zgłoszeń dotyczących metody na policjanta. Również i w Tarnobrzegu pojawiły się takie przypadki. Ostatnim takim przypadkiem była sytuacja, kiedy mieszkanka Tarnobrzega wypłaciła oszustowi ponad 20 tysięcy złotych. Świadomość osób starszych jest coraz większa. Również mamy telefony od mieszkańców Tarnobrzega, którzy wykazali się czujnością i nie dali się zwieść oszustom. Natomiast zawsze jest jakaś liczba osób, która po prostu nie zachowuje tych szczególnych środków ostrożności i daje się zwieść. W każdym przypadku historia ma podobny scenariusz. Najpierw dzwonią do starszej osoby, przedstawiają się za swojego krewnego, wnuczka, za osobę z rodziny. Informują go o jakimś losowym wydarzeniu typu wypadek drogowy, jakaś choroba. Proszą o przekazanie sporej gotówki pieniędzy i za chwilę włącza się kolejna osoba, która podaje się, że jest policjantem, uwiarygadnia bądź, bo są tutaj różne metody, przekazuje informację, że to dzwonił właśnie oszust, że prowadzone są czynności przez policję i żeby pójść na współpracę z policją w celu zatrzymania tego oszusta. Podobne sytuacje mogą przydarzyć się każdemu, szczególnie osobom starszym, samotnym. Dlatego niezbędne jest zachowanie czujności w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa. My jako policjanci nigdy telefonicznie nie informujemy o swoich działaniach operacyjnych, to po pierwsze. Po drugie, nigdy nie prosimy o przekazywanie pieniędzy. I z chwilą, kiedy taka osoba słyszy w telefonie informację od oszusta, powinna szczególnie zachować środki ostrożności, kontaktować się z rodziną, potwierdzać to, weryfikować te informacje. O każdym podejrzanym przypadku należy informować policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112. Hubert Szlufik i Przemek Czachur, uczniowie tarnobrzeskiej budowlanki, wygrali ogólnopolski finał 6. Olimpiady Budowlanej Buduj z Pasją. Po raz kolejny pokazali, że są najlepszymi młodymi fachowcami w Polsce. W ubiegłym roku to Tarnobrzeg był organizatorem tej ogólnopolskiej Olimpiady Budowlanej. Wtedy też zwyciężyli oni, Hubert Szlufik i Przemek Czachur. Kilka dni temu mistrzowie z tarnobrzeskiej budowlanki powtórzyli swój sukces. Pokonali 16 dwuosobowych zespołów z całej Polski, które przyjechały na finał Olimpiady Buduj z Pasją do Lublina. Wszyscy musieli sprawdzić się w części teoretycznej, jak i praktycznej. Była to zabudowa dwutorownika stalowego płytami GK w nowym systemie na klipsach mocujących i profilach CD 60. No nie było to łatwe zadanie, aczkolwiek myślę, że wykonaliśmy je fajnie, jesteśmy z tego zadowoleni. Przygotowaliśmy się, myślę, dobrze. Myślę, że ogólnie to, co osiągnęliśmy, jest to efekt całej naszej pracy przez okres trzech lat tej szkoły. Dużo pracowaliśmy, nieraz po godzinach się musieliśmy spotykać, żeby trenować. No i myślę, że opłaciło się. Było 16 drużyn, wysoki poziom, także daliśmy radę. No jest naprawdę fajnie, coś pięknego. No i zachęcamy wszystkich, żeby próbować brać udział właśnie w czymś takim, bo naprawdę warto. O tym, jak wiele pracy tarnobrzescy budowlańcy musieli włożyć w to, by zajść tak daleko, wie również Marek Serafin, opiekun uczniów, nauczyciel zawodu. To, że miałem z nimi bezpośrednio taką możliwość pracy, spotykania się, jak już powiedzieli, po godzinach,
niekiedy w sobotami. Dzięki znajomościom w firmach produkujących systemy suchej zawodowej mieliśmy możliwość szkolenia się wśród profesjonalistów. Okazję, będąc w ich firmach, zapoznali się uczniowie z ich systemami, z ich jakościami. Także to jest duży sukces. Oczywiście to nie przychodzi tak z dnia na dzień. To jest praca, jak wspomnieli, 3 lat. 3 lat takiej charówy, no i wyniki są. Z sukcesu uczniów dumni są zarówno nauczyciele, jak i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Powiem tak, że jeżeli miałbym zatrudnić do remontu, do budowy domu kogoś, to bym zatrudnił tych chłopaków. Chłopcy reprezentowali nie tylko szkołę, ale reprezentowali cały Tarnobrzeg, całe województwo podkarpackie. To jest wielki sukces nie tylko tarnobrzeskiej budowanki, ale powiem dalej, wszystkich szkół zawodowych w Tarnobrzegu, ponieważ na szkolnictwo zawodowe należy obecnie stawiać i czas na zawodowców nastał. I mam nadzieję, że wszyscy rodzice, jak i uczniowie do tego dojrzeją, że należy kształcić się na kierunkach typowo zawodowych. Tarnobrzescy mistrzowie w nagrodę otrzymali puchar ufundowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i upominki. Mimo ogromnej pomocy wielu ludzi, warsztaty terapii zajęciowej przy Alei Niepodległości w Tarnobrzegu wciąż potrzebują finansowego wsparcia. Budynek, w którym się mieszczą, nie spełnia bowiem warunków przeciwpożarowych. Konieczna jest budowa drugiej klatki schodowej. Z problemem budowy drugiej klatki schodowej warsztaty terapii zajęciowej zmagają się od dawna. Jej brak może być przyczyną zamknięcia placówki, która jest drugim domem dla jej podopiecznych. Osoby prywatne, lokalne środowiska wspierają placówkę poprzez darowizny oraz organizację akcji charytatywnych, podczas których zebrane środki trafiają właśnie na ten szczytny cel. Jedną z takich grup są tarnobrzescy kibice, którzy organizując akcję Siarkowcy Dzieciakom od 4 lat wspierają w ten sposób m.in. warsztaty terapii zajęciowej. W tym roku przekazali na budowę klatki schodowej 4,5 tysiąca złotych. Wybór był, że tak powiem, jasny i prosty. No, widzimy też tutaj ciężką pracę pani Zofii, widzimy jej charyzmę i to myślę głównie przez jej właśnie wgląd tutaj postanowiliśmy również pomagać w ramach akcji Siarkowcy Dzieciakom. No w tym roku wyszła taka sytuacja, że potrzebujemy, żeby to nasze wsparcie to była ta jakby cegiełka do tego głównego celu, do budowy tej klatki. No nie jest to może kwota w stosunku do tego całego celu spora, aczkolwiek cieszymy się, że możemy się również gdzieś tam dołożyć. Wierzymy, że to się uda. Pomocną dłoń podała również pani Jolanta Pasek, która przekazała placówce mieszkanie. Z panią Zosią współpracujemy, tutaj nieraz ich częstujemy pizzą z jakiejś okazji Dnia Chłopaka czy Dnia Kobiet i zdarzyła mi się taka sytuacja, że kobieta była chora, 3 lata chorowała i ni stąd, ni z owąd pani Basia powiedziała, że przekazuje mi mieszkanie. I w ogóle się nie wahałam, ani się nie zastanawiałam, od razu pomyślałam o takich ludziach potrzebujących, żeby to mieszkanie przekazać po prostu. Swoje wsparcie okazali również m.in. firma Karabela oraz Mirosław Pluta. Ja przede wszystkim ze swojej strony obiecuję, że tak jak do tej pory spróbujemy zrobić jakąś akcję taką sensowną wśród ludzi, którzy mogą pani Zosi pomóc. Powiem taką rzecz, która chyba jest najważniejsza dla nas wszystkich. Przebywanie tutaj, ja u pani Zosi jestem często, mnie to zawsze tak naprowadzało na dobre drogi i tak uczyło takiej pokory życiowej. I myślę, że każdy, kto by zobaczył, ile dobra pani Zosia z ekipą daje tutaj tym ludziom, i dzięki takim ludziom, jak tutaj, którzy koło mnie siedzą, to chyba jest najważniejsze, że nie może to zginąć i musimy stanąć na wysokości zadania. Podczas spotkania kierownik warsztatów terapii zajęciowej, Zofia Trochimowicz-Warga, nie szczędziła słów podziękowań za dobro, które placówka i jej podopieczni otrzymują od tak wielu osób. Koszt klatki schodowej wynosi 160 tysięcy złotych, brakująca kwota to 60 tysięcy. W związku z tym Zofia Trochimowicz-Warga apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. Mam naprawdę bardzo wielką prośbę do społeczeństwa, jeśli ktoś mógłby nam pomóc, to naprawdę każda złotówka się liczy tutaj, ale może nawet nie pieniądze, po prostu jeśli ktoś mógłby nam pomóc w darowiznie, w robocie, czy w jakimś po prostu materiałach, w jakichś darach, naprawdę z całego serca w imieniu naszych osób niepełnosprawnych proszę o pomoc, bo naprawdę musimy tą klatkę wykonać i to jak najszybciej. Do prawie 200 osób tutaj co miesiąca jest przyjmowane
korzysta z rehabilitacji, z usług medycznych i po prostu to, jeśli te obiekty by zostały zamknięte, to naprawdę byłaby tragedia dla naszych dzieci, dla naszych osób niepełnosprawnych. Dlatego bardzo proszę, jeśli ktoś by mógł nam jeszcze tym pomóc, to z całego serca proszę i z góry dziękuję. Ci, którzy chcieliby wesprzeć placówkę finansowo, mogą przesłać dowolne kwoty na podany numer konta. Liczy się każda złotówka. Tenis stołowy moją drogą do aktywności fizycznej i rehabilitacji. To temat przewodni spotkania, w którym uczestniczyli tarnobrzescy seniorzy i osoby niepełnosprawne. Gośćmi byli trener i zawodniczki KTS Siarka ZOT Tarnobrzeg. Wszyscy spotkali się w środowiskowym domu samopomocy w Tarnobrzegu. Spotkanie zostało tak naprawdę zorganizowane z inicjatywy pana Artura Romana, który jest przedstawicielem stowarzyszenia ProLander, a z którym to uczestnicy zajęć środowiskowego domu samopomocy mają zaszczyt brać udział w projekcie. Są to cotygodniowe spotkania 10 niepełnosprawnych uczestników naszej placówki, gdzie uczą się gry w tenisa. Szkolenia z tenisa stołowego od podstaw, będące jednocześnie formą rehabilitacji dla tych osób, rozpoczną się już niebawem i będą odbywały się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu pod okiem byłych zawodniczek KTS-u, które posiadają wszelkie kwalifikacje do tego, by szkolić dzieci, młodzież i dorosłych. Jako Stowarzyszenie ProLander włączyliśmy się bardzo mocno w promowanie i w rozwijanie tej dyscypliny sportu, jaką jest tenis stołowy w Tarnobrzegu. Od 2016 roku działa amatorska liga tenisa stołowego, która skupia kilkadziesiąt osób. Gra w tej lidze 9 drużyn. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ta liczba się znacznie powiększy. To jest jeden jakby z projektów. Kolejnym projektem jest włączanie różnych środowisk, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz osoby niepełnosprawne w szkolenie z tenisa stołowego. Tenis stołowy to sport dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Jak mówi trener Zbigniew Nęcek, dobrze wpływa na podniesienie aktywności fizycznej, jak i intelektualnej. Realizujemy ten projekt, o którym wspominałem być może już kiedyś mediom, że po powrocie z Igrzysk Olimpijskich w Rio, no będę robił wszystko, żeby ten tenis stołowy po prostu był coraz bardziej popularny, bo on na to po prostu zasługuje. To jest dyscyplina dla każdego wieku. No można się bawić w wieku dziecięcym, ale w wieku nestorskim, seniorskim poprawia refleks, poprawia koncentrację, poprawia przygotowanie fizyczne. No ortopedzi też byliby zadowoleni z tego, bo tu nie ma wielkich przeciążeń, natomiast no wiadomo, poprawienie ruchomości wszystkich stawów. No i jak z tego nie wykorzystać? Dlatego to, co się dzisiaj odbywa, to nasze spotkanie bardzo miłe i myślę, że wprawdzie pierwsze, ale nie ostatnie, no to jest właśnie kontynuowanie tego pomysłu, żeby trafić do jak największej rzeszy Tarnobrzeża. Podczas spotkania niepełnosprawni uczestnicy zajęć środowiskowego domu samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, seniorzy z domu pomocy społecznej i domu dziennego pobytu mogli bliżej poznać tę dyscyplinę sportu i porozmawiać z trenerem, jak i przedstawicielkami tarnobrzeskiej drużyny tenisa stołowego. Goście chętnie opowiadali o meandrach sportu, który uprawiają. Zagrali również mecz. W finale otrzymaliśmy dzisiaj od pana trenera zaproszenie na mecz 7 kwietnia o 17:30, także na pewno pójdziemy z naszym hasłem SDS wspiera KTS. Drużynie tenisa stołowego na pewno będą kibicować również uczniowie tarnobrzeskiego hetmana, którzy wspierali zawodniczki m.in. podczas ostatniego meczu. 10 marca w Seksardzie odbył się mecz, w którym KTS Siarka ZOT Tarnobrzeg pokonała stołeczny klub 3-1. Zawodniczki mogły czuć się jak u siebie, dzięki dopingowi zorganizowanemu przez kibiców z tarnobrzeskiego hetmana. Mamy nadzieję, że tym razem doping również uskrzydli nasze zawodniczki i sięgną one po kolejne zwycięstwo. Nie po raz pierwszy zawodniczki Siarki Tarnobrzeg grał przeciwko węgierskiej drużynie AC Seksa. Rozegrane mecze świadczą o tym, że Węgierki są słusznie uznawane za jedne z najbardziej nieobliczalnych dotychczasowych rywalek Siarki Tarnobrzeg. Dlatego też półfinałowy mecz rewanżowy między tymi dwiema drużynami, który odbędzie się już 7 kwietnia w Tarnobrzegu, zapowiada się tak niezwykle ciekawie.
Już teraz zapraszamy wszystkich na to wydarzenie i do wspólnego kibicowania naszym zawodniczkom. Gwarantujemy niezapomniane emocje i świetną zabawę. Mecz rozpocznie się 7 kwietnia 2017 roku w sali Mosir w Tarnobrzegu o godzinie 17:30. Nie może Was zabraknąć. Chcieliby ich rodacy przebywający obecnie za wschodnią granicą mogli spokojnie przeżywać zbliżające się święta Wielkiej Nocy. Dlatego też z myślą o nich zorganizowali zbiórkę żywności. Akcja Komitetu Społecznego Nowodębianie Rodakom na Kresach, bo o nim mowa, zakończyła się sukcesem. Już po raz kolejny nieformalna grupa nowodębscy patrioci, zawiązana pod szyldem Komitet Społeczny Nowodębianie Rodakom na Kresach, zdecydowała się na taką akcję. Tym razem była to zbiórka wielkanocna, w organizację której zaangażowali się młodzi ludzie przy wsparciu wolontariuszy z jednostki strzeleckiej w Nowej Dębie. Całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki pomocy księdza doktora Michała Bajcara z parafii w Strzałkowicach, do którego trafią dary i następnie zostaną przekazane potrzebującym polskim rodzinom w parafiach w Strzałkowicach, Gródku Jagiellońskim oraz Komarnie. Zbiórka była prowadzona przez 6 dni. Wolontariusze ustawieni w kilku większych sklepach Nowej Dęby oraz w jednym w Chmielowie spotkali się z wielką hojnością mieszkańców, którzy okazali wielkie serca. Zebrali blisko 1,5 tony żywności. Przede wszystkim jest to żywność długoterminowa, czyli makarony, mąki, konserwy, tak aby ona jeszcze mogła poleżeć. Mieszkańcy gminy Nowa Dęba już przyzwyczajeni są do naszej akcji i okazują nam hojność. Tak jak można było zobaczyć po ilości zebranych produktów, no jest się z czego cieszyć. Serdecznie wszystkim darczyńcom dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie przy następnych akcjach. Dary w najbliższych dniach trafią do Przemyśla, a następnie na Kresy. Nie jest to jednak jedyna akcja, która organizowana jest z myślą o Polakach znajdujących się za wschodnią granicą. Obecnie prowadzona jest zbiórka publiczna Wakacje dla Kresowiaka. Naszym celem jest zorganizowanie pobytu wakacyjnego dla polskich dzieci z terenu dzisiejszej Ukrainy. Na początku tego roku gościliśmy w Nowej Dębie księdza doktora Michała Bajcara, który posługuje wśród Polaków na Kresach. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy jako Nowa Dęba jeszcze bardziej pomóc mieszkającym tam Polakom. Padało wiele pomysłów, wiele rozwiązań. No i spośród wielu wspólnie z kolegą Wojciechem Bulanowskim uznaliśmy, że podejmiemy próbę organizacji takiego pobytu wakacyjnego kolonii dla polskich dzieci ze wschodu. Żeby taki wyjazd zorganizować, niezbędne jest wsparcie ludzi dobrego serca. Apelujemy do wszystkich firm, instytucji, osób fizycznych, prawnych o wsparcie tej inicjatywy. Zwracamy się również do szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego, z Tarnobrzega o włączenie się w tę akcję, o przeprowadzenie takiej zbiórki koleżeńskiej na swoim terenie. Organizatorzy sami nie próżnują. Zbierają pieniądze do puszek rozstawionych w sklepach, ale to nie wszystko. Będziemy pojawiać się na różnych miejskich imprezach, na przykład na militariadzie czy jakichś festynach. No ponadto wysyłamy takie zaproszenia do udziału w akcji do firm, do instytucji, piszemy do posłów, do parlamentarzystów, senatorów również o to, aby się włączyli w tę akcję. Myślę, że nam się uda. Każda złotówka się liczy i bardzo prosimy o wsparcie. Również na przykład, jeżeli jakieś kluby sportowe, kibice chcieliby podczas meczów takie zbiórki zorganizować, to będziemy wdzięczni za pomoc. Akcję można wesprzeć, dokonując również bezpośrednio przelewu na konto. Każda wpłata zostanie odnotowana na stronie internetowej www.wakacjedlakresowiaka.pl, gdzie ponadto można znaleźć więcej informacji na temat samej akcji. Danie główne z piersi kaczki oraz deser, w którym wykorzystano mleko lub jego przetwory. Takie menu mieli przygotować młodzi adepci sztuki kulinarnej w ramach międzyszkolnego konkursu kulinarnego Kreatywny Kucharz, organizowanego przez Tarnobrzeski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Była to już 6. edycja konkursu kulinarnego, w ramach którego swoje możliwości i umiejętności kulinarne sprawdzali uczniowie szkół gastronomicznych z Tarnobrzega, Rzeszowa, Iwonicza, Zdroju, Sandomierza i Stalowej Woli. Cel jak zawsze ten sam, czyli propagowanie kuchni jako takiej, przyjemności jedzenia, tworzenia jedzenia, zdrowego odżywiania się przy okazji i wszystkiego, co jest związane z biesiadowaniem, ucztowaniem, fantazjowaniem, przygotowywaniem potraw. W tym roku młodzi i kreatywni kucharze mieli za zadanie przygotować dwie potrawy.
Pierwszą potrawą jest danie zasadnicze, które wykonują na bazie piersi z kaczki, a drugą potrawą jest deser z wykorzystaniem surowców mlecznych. Czy to jest ser biały, twarogowy, podpuszkowy, śmietanka, mleko, jogurt, cokolwiek z wykorzystaniem przetworów mlecznych. Każdy z uczestników konkursu miał swój oryginalny sposób na wykonanie zadania. Swoimi kulinarnymi umiejętnościami popisywali się wszyscy. Nie zabrakło kreatywności i pomysłów. Jeżeli chodzi o mnie, to używałem techniki gotowania sous vide, czyli w niskich temperaturach. Również ją obsmażałem, podałem ją z pure z maślanki, z kawiorem z granatu, kompresowanymi rzodkiewkami, chińskim makaronem, a także kwiatami jadalnymi, czyli bratki. A deser będzie to biszkopt czekoladowy, aczkolwiek taki nietypowy, ponieważ nie będę dodawał do niego mąki. Będzie również krem taki miodowy sporządzony z twarogu. Będzie również espuma, czyli taka pijanka ze skórek zielonego jabłka. Również będzie mleko pistacjowe w postaci kremu i podsypka pistacjowa. Było bardzo energicznie i żywiołowo. Czasami się zdarzały pomyłki, ale szybko ratowały się sytuacje. Danie główne to była kaczka marynowana z estragonem i pomarańczą na kaszy jaglanej z orzechami nerkowca oraz sos jeżynowy na bazie wina. Na deser robię suflet czekoladowy, taki zwykły, z ciemnej czekolady i z białej czekolady. Kulinarne dzieła oceniali eksperci w tej dziedzinie. Oprócz tego, że kosztowali oni przygotowanych przez uczestników dań, służyli cennymi wskazówkami. Jeżeli chodzi od strony nas, kucharzy profesjonalnych, dla nas jest oczywiście najważniejszy smak. Natomiast jeżeli chodzi o konsumentów, czyli naszych gości w restauracjach, oczywiście wydanie tego dania na talerzu też jest bardzo ważne, czyli prezentacja tego dania. Ale te dwa elementy są nierozłączne, czyli wygląd, estetyka dania i najważniejszy dla nas kucharzy, oczywiście jeszcze raz podkreślę, to jest smak tych wszystkich potraw. Cały czas obserwujemy ich, jest to naprawdę już bardzo wysoki poziom. No, uczniowie naprawdę starają się, zachowują wszystkie elementy, które są związane, czyli czystość, dbałość, techniki wykonywania tych potraw. Jest to naprawdę, mówię, konkurs na wysokim poziomie. Choć poziom i rywalizacja były wyrównane, ostatecznie w konkursie zwyciężył Przemysław Hajduk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu. Kulinarni zwycięzcy, w tym zdobywcy również drugiego i trzeciego miejsca, otrzymali puchary i nagrody związane oczywiście z gastronomią, a także książki, które trafiły również w ręce wyróżnionych pasjonatów kuchni. W Zamku Tarnowskich w Dzikowie zapachniało świętami. W ramach piątych warsztatów rękodzielniczych dzieci zajęły się produkcją wielkanocnych palm. Organizatorem warsztatów, które zostały poświęcone lasowiackiej tradycji wielkanocnej, było tradycyjnie Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega na czele z Krzysztofem Gorczycą, pomysłodawcą przedsięwzięcia. Jak co roku, cyklicznie robimy dwa razy, na wiosnę wielkanocne i na Boże Narodzenie warsztaty w zimie. Oprócz rękodzieła, dzieci uczą się przede wszystkim tradycji. O tym nie możemy zapominać, jest to bardzo istotne, zwłaszcza dla nas. My jesteśmy regionem, zresztą Tarnobrzeg reprezentuje grupę lasowiaków. No i ta tradycja moim zdaniem nie powinna zaginąć. Na zajęciach plastycznych spotkały się przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz członkinie zespołu obrzędowego lasowiaczki, które chętnie dzieliły się z najmłodszymi swoim artystycznym doświadczeniem i podpowiadały, jak wykonać piękne, oryginalne palmy wielkanocne. Dzisiaj pierwszy raz jesteśmy z babci Hani Rzeszutowej, bo no, już trzeci miesiąc jak babcia od nas odeszła, ale tu jest z nami, na pewno jest, czuwa nad nami i chcemy tym dzieciom przekazać, bo ona mówiła, przekazujcie to dalej, żeby to nie zaginęło. I dlatego tutaj zapraszają nas do zamku, do Dzikowskiego i chcemy, żeby te dzieci wiedziały, na czym to polega. No wiadomo, najpierw zaczyna się od bibułowych kwiatków, bo żywe no to, no, to nie jest to, ale kwiatki z bibuły. I uczymy tutaj Ewa, Basia i ja
żeby te kwiatki były zrobione do palmy, bo wiadomo, że palma, w palmową niedzielę trzeba to zanieść do kościoła, oświęcić. Bazie trzeba mieć palmę taką uciętą, no i zielone. No to albo bukszpan, albo cis, no coś zielonego, to co na wiosnę już takie ładne zielone, bo to zieleń to taka radość, takie życie po prostu. Dzieci z dużym zapałem wzięły się do pracy. No może nie zawsze im to wychodzi, wiadomo, bo nie chodzi o to, żeby to było mistrzowsko zrobione, ale żeby te dzieci miały świadomość, że takie coś się robi, że takie coś trzeba to kultywować. A nie kupować gotowce takie, które no kicze takie, bo praca ręczna, niech to będzie gorsza, ale swoja. I te dzieci, no nawet jak coś nie wyjdzie, ale mówię, to jest wasza praca, wasz pomysł. Robiliśmy kwiatki. Jakie kwiatki? Do palmy. I z czego te kwiatki robiliście? Z bibuły. Czy łatwo, ciężko się robi takie kwiatki? Łatwo. Dla mnie trochę ciężko, ale później pani mi pokazała i już wiedziałem jak. Na początku jest trudno, ale później już jest łatwiej. Strasznie łatwiej. Ładne wam te kwiatki powychodziły? Tak, ja mam kilkanaście. Ja jeszcze nie kilkanaście, ale już teraz zrobiłam. Na dwa dni zamek zamienił się w fabrykę wielkanocnych palm, które po zakończeniu warsztatów dzieci zabrały do swoich domów. O charakterystycznych dla gminy Baranów Sandomierski potrawach, zwyczajach i tradycjach już niebawem przeczytamy w albumie Kulinarne Wędrówki Podkarpacia 3, której wydawnictwem zajmuje się Gazeta Codzienna Nowiny. Jej przedstawiciele odwiedzili Baranów, by zebrać materiały. Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu to projekt Gazety Codziennej Nowiny. Pierwsza część książki ukazała się w 2016 roku i opowiada o takich powiatach jak rzeszowski, łańcucki, leżajski, przeworski, jarosławski, przemyski i lubaczowski. W drugiej części wędrówek, która została wydana w 2017 roku, znalazły się powiaty bieszczacki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki i strzyżowski. Odwiedzamy koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, rozmawiamy o dawnych tradycjach, zwyczajach, wyciągamy regionalne smaczki, rozmawiamy z paniami, co się u nich pojawiało na wielkanocnym stole, co się pojawiało na wigilijnym stole, jakie były tradycyjne potrawy gotowane w czasie wykopków, co się pojawiało w czasie sianokosów i koncentrujemy się głównie na dawnych tradycjach i zwyczajach konkretnych miejscowości. Gmina Baranów Sandomierski wejdzie w skład trzeciej części książki, która ukaże się pod koniec maja. Przedstawiciele Nowin przyjechali więc na miejsce, by porozmawiać i skosztować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z miejscowości Durdy, Ślęzaki, Dąbrowica i Marki. Jak mówi Urszula Sobol, dziennikarz gazety, szczególnie zainteresowała ją potrawa pod nazwą kocie łby. Jest to potrawa bardzo pracochłonna, ale smaczna i żeby ją przyrządzić potrzebne nam są surowe, starte ziemniaki, ziemniaki gotowane. Te kocie łby akurat są tutaj faszerowane kapustą, ale w niektórych częściach Podkarpacia ta potrawa, można tą potrawę spotkać o różnych innych intrygujących nazwach. Na przykład nazywana jest ta potrawa też żelazne kluski, kudłate kluski, pierogi kudłate, granaty jest nazywana, dlatego że kształtem przypomina, kształtem to jest wielkość jaja gęsiego. Spotkałam się już, że w niektórych częściach Podkarpacia jest tam nadzienie takie jak do pierogów ruskich, czyli ziemniaków i z białego sera. Jest też bez nadzienia okraszana tylko cebulką i skwarkami. Panie z koła gospodyń wiejskich zdradziły nam przepis na tą wyjątkową potrawę. To się robi w ten sposób, że ziemniaki się obiera po prostu. Część ziemniaków się gotuje, ale mniej gotowanych ziemniaków, więcej surowych. Surowe ziemniaki się trze na tarce, na drobnej tarce. I później się zostawia chwilę, to taka, zostaje taki osad na dnie, to taka tak zwana skrobia ziemniaczana. No i później to się tą wodę odlewa, tą skrobię się zbierze do tej masy. I łączy się te ziemniaki później, a jeszcze te surowe ziemniaki trzeba koniecznie wycisnąć w woreczku, w takiej ściereczce, jak to dawniej były takie te woreczki, żeby one nie były takie rzadkie. No i później dodaje się jajko, sól, pieprz, wyrabia się masę. Kapustę, jeżeli się dodaje kapustę, no to się gotuje wcześniej tą kapustę z cebulką,
ze słoninką, nadziewa się później, rozpłaszcza się, nadziewa się tą kapustką i robi się takie właśnie, takie coś takie owalne. No i to się gotuje, polewa słoninką. W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy. Ewa Draus, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, jak również Marek Mazur, burmistrz miasta i gminy Baranów Sandomierski, którzy jednogłośnie uważają, że Podkarpacie ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o tradycje kulinarne, zwyczaje i regionalne smaczki. Kulinarne wędrówki Podkarpacia pokazują nam dorobek kulinarny całego województwa. I tutaj możemy widzieć, że różnicują się bardzo regiony. Region Tarnobrzeski ma swoją specyfikę, która wywodzi się z kultury i z dziedzictwa losowiackiego. I dzięki temu projektowi możemy zapromować i pokazać nasze lokalne i regionalne dania, ale także, jak widzimy, stroje, nasze obyczaje, piękne stoły, dekoracje stołu, które są specyficzne dla poszczególnych miejscowości, a przede wszystkim dla poszczególnych tych małych ojczyzn, małych regionów w województwie. Jakby nie patrzeć, co by nie mówić, kuchnia jest ważnym elementem naszej kultury, naszej tradycji, naszej historii i myślę, że pielęgnowanie tej kultury, tej tradycji poprzez właśnie uczestnictwo w takich projektach jest jak najbardziej celowym i zasadnym wspieraniem i promowaniem jakby kultury naszej gminy, naszych tradycji i nie tylko. No też myślę, że nasze urocze panie też się mogą przy okazji popromować troszeczkę. I oczywiście pokazać, jak smacznie gotują. W jakim stylu wykonana jest przydrożna kapliczka w Motyczu Poduchownym? Gdzie jest położona gmina Gorzyce i kto jest jej wójtem? Między innymi na takie pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu wiedzy o gminie Gorzyce, którego gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Trześni. Była to już trzecia edycja konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów o ich małej ojczyźnie. Tym razem wzięło w nim udział 16 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. A celem konkursu było rozszerzanie wiedzy i o samorządzie gminnym, i o naszej gminie Gorzyce. Kształtowanie postaw patriotycznych, także wydaje mi się, i także rozszerzanie zainteresowań naszych uczniów. Wszyscy uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z testem, na który składały się pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Dotyczyły geografii, historii gminy, władz samorządowych, jak również zabytków i sztuki. W tym roku wiedzę merytoryczną organizatorzy poszerzyli o legendy i podania związane z terenem gminy. Jak poradzili sobie z nimi uczniowie? Niektóre pytania były trudne, ale ja w tamtym roku byłam już i dla mnie nie było aż takie trudne. No taki średni. Niektóre pytania sprawiały mi trudność. Niektóre pytania takie były podchwytliwe, a na przykład niektóre proste. Były jakieś z tych legend jednego, tam było takie trudne z legendy, była jakie Gorzyce obszar zajmuje, też tak nie bardzo wiedziałem. Dużo było o legendzie Doroty Kozioł, pytania były także dotyczące różnych miejscowości gminy Gorzyce. Były tam takie różne pieczęcie i miałam wybrać, która jest w gminie. I to było łatwe. No, korzystałem przede wszystkim z książek o Gorzycach, z historii i z internetu też. Przygotowywaliśmy się razem z wychowawcą do konkursu przez 2 tygodnie. Pytania były według mnie trudne, nie było za łatwo. Jak mówi Izabela Turbiarz, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej w Trześni, pytania do łatwych nie należały, ale uczniowie wykazali się sporą wiedzą. Naprawdę poradzili sobie znakomicie. Efektem tego była dogrywka, także świadczy to o wysokim poziomie wiedzy, którą uczniowie się wykazali. Klasy starsze miały aż 60 pytań, czyli jedną minutę na jedno pytanie. Także dosyć trudny test był. Zdaniem Leszka Surdego, wójta gminy Gorzyce, nabyta wiedza przyda się tym młodym ludziom w dorosłym życiu. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zastąpicie nas i będziecie dla tej gminy pracować nad jej rozwojem i po to, żeby naszym mieszkańcom tutaj lepiej się żyło, a ci, którzy tu do nas przyjeżdżają, żeby w fajnej, miłej atmosferze spędzali czas i stąd wywieźli jak najlepsze wspomnienia i wrażenia. Konkurs pokazał, że w gminie nie brakuje uzdolnionych uczniów.
Ta młodzież, mam nadzieję, pozyska stypendia, które będą fundowane i wręczone na uroczystej sesji na przełomie maja i czerwca. Są to stypendia skierowane na rozwój uzdolnień i zainteresowań najlepszych uczniów z naszej gminy. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymali z kolei dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Gminy Gorzyce. 2 lata temu Wilk Witek, rok temu Gajowy Badura uczyli dzieci ekologii na teatralnej scenie. Tym razem to Piotruś i Smog zawitali do tarnobrzeskich przedszkoli zasilanych ciepłem systemowym ECO Tarnobrzeg. Już po raz piąty aktorzy Opolskiego Teatru Eko Studio gościli u tarnobrzeskich przedszkolaków. Wszystko to w ramach cyklu spotkań z najmłodszym pokoleniem odbiorców wielowymiarowego ciepła organizowanych przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny. My jako ECO sponsorujemy te teatrzyki i przyjeżdżamy, docieramy do najmłodszych. To z nich kiedyś wyrosną dorośli ludzie i jeżeli te nawyki będą miały dobre, to myślę, że wszyscy na tym skorzystamy, nie tylko one. Tematyka jest taka coraz bardziej edukacyjna. Pierwszy raz był Jasi Małgosia, bajka wszystkim znana. Dzisiaj są to bajeczki mniej popularne, ale o takim mocnym przekazie. Najnowszy spektakl nosił tytuł Piotruś i Smog. Niczym z baśniowym smokiem, bohater sztuki walczy z całkiem realnym i uciążliwym smogiem, czyli zjawiskiem zanieczyszczenia powietrza, powstającym m.in. na skutek użytkowania przestarzałych źródeł ciepła czy wykorzystania odpadów zamiast paliw ekologicznych. Temat jakże popularny ostatnio, ale tutaj pokazany dzieciom w trochę takiej zabawowej, miłej atmosferze, a jednak ciągle mówiącym o tym, co to jest i jak z tym walczyć. Żyłbym zapomniał wam powiedzieć, że nad miastem pojawił się smog. Tak, jest bardzo niebezpieczny. Czas na walkę dobra ze złem, ja jestem Piotruś, wysyłam cię z smoku na bitwę. Będę walczył z czarnym smokiem, który zionie wielki dymem. Kiedy wytnie na mnie okiem, to pokażę mi swą siłę. Humorystyczne, a przede wszystkim dydaktyczne przedstawienie miały okazję obejrzeć m.in. dzieci z przedszkola nr 12. Z wielkim zainteresowaniem śledziły przygody tytułowego Piotrusia. Panie kominiarzu, ja nie wiem jak to zrobić, żeby w domu było ciepło i nie było tyle dymu wszędzie. Ha, radzę podłączyć dom do elektrociepłowni. Tak, wtedy w domu będzie ciepło, nie trzeba będzie palić w piecach, no i nie będzie tego czarnego dymu. Tak pan radzi? Tak, tak będzie dobrze dla nas wszystkich. Jak się okazuje, przedstawienia w wykonaniu aktorów z Opola podobają się nie tylko dzieciom, cenią je również pedagodzy, bowiem bajki mają wymiar edukacyjny i zawierają morał. Tematyka jest różna, bo nie tylko dotycząca ekologii, ale także zasad zachowania bezpieczeństwa. W tym roku była bajeczka pod tytułem Piotruś i Smog. Jak wiemy, zupełnie na czasie. Dzieci żywo reagowały i po ich zachowaniu widać, jakim zainteresowaniem cieszą się te bajki i te spektakle. W dostępny dla dzieci sposób przedstawiają treści trudne, a to, że dzieci je rozumieją, wiemy już za chwilę, ponieważ dzieci są później, zdają relacje z tych bajeczek, są pytania, prawda, są odpowiedzi dzieci. Także widać, że pomimo trudnych treści dzieci je rozumieją.
Dzieciaki zapamiętały i polubiły wszystkich bohaterów przedstawienia. Udowodniły, że również czegoś się nauczyły. Bajka była o zdrowym powietrzu. Kto występował w tej bajce? Jaka postać wam się podobała? Był tam nietoperz kot, kominiarz. A z kim ten rycerz Piotruś tak walczył za wzięcie? Ze smokiem. Smokiem. Ale pomylił się i w końcu z nietoperzem chciał walczyć. No bo zrozumiał, że panuje smok, a to był smog. A czym jest ten smog, powiedzcie mi? Smog to jest taki dym czarny, który zanieczyszcza powietrze i wydobywa się z komina. Czego się nauczyliście z tej bajki? Jak możemy dbać o to powietrze? By nie trzeba było palić w piecu, tylko by trzeba, że można podłączyć kable do prądowni i można korzystać z kaloryfera. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał kolorową książeczkę edukacyjną, w której opisane zostały przygody Piotrusia, dzielnie walczącego ze smogiem. I to już wszystko na dzisiaj. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie, Sport i Oko Reportera. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.